Budujemy Sportowy Kraków. Witam bardzo serdecznie. Anna Kozińska, kłaniam się nisko. To już nasze 14 spotkanie w tym roku. Ostatnie, więc czas na podsumowania. 2021 rok to był intensywny czas dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Mimo pandemii i obostrzeń udało się w naszym mieście zorganizować najważniejsze imprezy sportowe. A pod kątem inwestycji też było owocnie. Stolica Małopolski zyskała 40 nowych obiektów. W tym roku Kraków tylko zyskiwał, cieszą się fani pływania. W naszym mieście powstały dwa nowe kompleksy basenowe. W realizacji jest kolejny. Uczniowie szkół mogą już korzystać z nowych boisk przyszkolnych, a niedługo kolejne placówki dostaną nowe hale. Rok, który mija, wbrew pozorom, nie był taki zły dla krakowskiego sportu, a szczególnie dla inwestycji. Udało nam się zrealizować większość zamierzonych celów. Powstały nowe obiekty, zostały zmodernizowane kolejne boiska, powstały baseny, powstały hale. Myślę, że jest się czym pochwalić. Tak wyglądają liczby, jeśli chodzi o inwestycje zakończone lub w realizacji w 2021 roku. W Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie czas biegnie szybko. Trzeba już myśleć o 2022 roku. Mamy szereg nowych inwestycji, które powstają. Budowa nowego basenu w Nowej Hucie, budowa nowych hal przy 30 liceum, budowa hali przy 9 liceum. Także myślę, że ten rok będzie nie tylko, że nie gorszy, ale mam nadzieję, że jeszcze lepszy niż ten, który mija. Kraków cieszył się też sportowym życiem. Mimo pandemii udało się zorganizować najważniejsze wydarzenia. Były to też imprezy biegowe, które wreszcie po 700 dniach powróciły i mogliśmy je zrobić dla wszystkich mieszkańców Krakowa i nie tylko. Imprezy siatkarskie, kolarskie, także naprawdę wiele się działo. W tym ciekawa propozycja treningów, różnego rodzaju, bardzo szeroka oferta i inne wydarzenia, na które mieszkańcy chętnie przybywali. Biegacze najbardziej cieszyli się z powrotu biegu Trzech Kopców i Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Startowali stali bywalcy, ale nie zabrakło też debiutantów. Wspaniale. Miałem takich parę fajnych doświadczeń, czyli na przykład przebieg, jak człowiek biegnie tunelem koło Mostu Dębnickiego, no to jest rzeczywiście spektakularne. Wielkie aleje zablokowane dla biegaczy nad tunelem kibice. Kwiecień, maraton, tak? No jak powiem, że tak, to będzie nagrane. Nie będę się mógł wycofać. Ale postaram się. Tak było jesienią. Zimą Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postarał się też o atrakcje dla najmłodszych. Niedawno w mikołajkowym treningu w ramach akcji Połącz mi się na sport nowo wzięło udział 100 uczestników. Żeby pojawić się w hali stulecia Krakowi, trzeba było wykazać się nie lada refleksem. Zapisy na to wydarzenie skończyły się po niecałej godzinie od startu. Dzisiejszy trening jest wyjątkowy, bo jest mikołajkowy i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby po tym, jak przez cały rok dzieciaki ćwiczyły z nami, z trenerami AZS AWF Kraków Masters, żeby w Mikołaja nie uczcić tego, nie podziękować im za cały rok ciężkiej pracy. Spotykaliśmy się z dziećmi średnio 2 razy w miesiącu, co 2 tygodnie. Były to zajęcia, które zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło też prezentów. Na zakończenie treningu wszyscy uczestnicy otrzymali paczki od Świętego Mikołaja. Ale największym prezentem dla młodych, aktywnych dzieci powinno być coś więcej. Pasja do sportu i konsekwencje z bycia aktywnym. Co daje dzieciom sport? No na przykład wtedy się czuję bardziej silniejszy, wtedy szybciej też biegam. A które ćwiczenia tutaj ci się najbardziej podobają? Wszystkie. Przyszedłem tu po to, żeby spędzić czas na sportowo. A bawię się tu bardzo fajnie, bardzo dużo zabaw, tor przeszkód, skok w dal. Raz, dwa i trzy. My chodzimy do jednej klasy i mama pomyślała, że jak tu przyjdziemy, to możemy miło spędzić czas. Przyjechałam tu, żeby się pobawić i spędzić czas też z koleżankami. Jest tutaj bardzo fajnie. Na przykład przyciągałam linę, skakałam i w kolory się bawiłam. Zajęcia dla młodzieży przygotowali i przeprowadzili trenerzy AZS-u AWF Masters. Priorytetem dla uczniów w tym wieku są zajęcia ogólnorozwojowe. Na specjalizację przyjdzie jeszcze czas. To też zależy od dyscyplin, prawda? W gimnastyce w wieku 16 lat kończymy, można powiedzieć, czy 17 praktycznie przygodę ze sportem zawodowym, więc tam ta specjalizacja jest trochę wcześniej, ale na przykład w lekkiej atletyce to wystarczy wiek 13-15 lat, gdzie zawodnicy dopiero robią ten mocniejszy trening, taki trening bardziej już ukierunkowany i specjalny, a w tym mniejszym wieku fajnie jest się dobrze bawić sportem.
tym roku też robiliśmy inne wydarzenia dla dzieci, bo i Dzień Dziecka na sportowo, i rowerowo, rodzinnie na sportowo. Także o dzieciach nie zapominamy, zawsze ich bardzo serdecznie zapraszamy na nasze treningi. No i w przyszłym roku też mamy bogatą ofertę dla nich.